Analiza indeksów. Witam Państwa 12 lutego po krótkiej przerwie, gdy byłem na urlopie. Podaż zyskała przewagę również w ujęciu średnioterminowym. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od przełamania eksponowanego przeze mnie wsparcia 2500-2510. Analizuję oczywiście indeks WIG20 w ujęciu dziennym. Strefa po naruszeniu zaczęła pełnić rolę oporu technicznego. Otwarcie wypadło poniżej poziomu 2500 i rzeczywiście obóz byków miał kłopot z wykreowaniem ruchu powrotnego. Potem przyszła sesja wtorkowa, niezwykle silne uderzenie podaży, choć jak widzimy wydarzenia rozgrywały się w rejonie tej dolnej linii kanału. Ostatecznie doszło do jej przełamania. Znaleźliśmy się w rejonie dołka minimum cenowego z grudnia 2017 roku. Poziom 2370, jak widać na wykresie, posiada wzmocnienie w postaci dolnej median line. No i tutaj obserwujemy jakąś reakcję ze strony popytu, próbę wykreowania ruchu kontrującego i w tej chwili test stosunkowo ciekawego rejonu z technicznego punktu widzenia. Mam tutaj na myśli wspominaną przed momentem linię kanału, która teraz ma prawo pełnić rolę lokalnego oporu technicznego. No i tutaj przede wszystkim bym też zwrócił uwagę na zniesienie 18,6 całego ruchu spadkowego, poziom 2426. Nie stosuję tutaj techniki grupowania zniesień, choć możemy wyodrębnić istotne punkty zwrotne w tym silnym impulsie spadkowym, ale w rejonie 2426 rzeczywiście wypadają trzy dodatkowe zniesienia. Nie pokazuję tego na wykresie, bo one idealnie wręcz nakładają się. To tworzy nam tutaj bardzo wąski korytarz cenowy 2426-29. No właśnie z tym charakterystycznym wzmocnieniem w postaci czerwonej linii kanału. To jest lokalna zapora podażowa. Tutaj też uwzględniłbym na pewno środek tej czarnej świecy, długiej świecy. Ona ewidentnie już od kilku godzin tutaj właśnie rozwija się ruch boczny. Na wykresie zaraz kontraktu 60-minutowym będzie to doskonale widoczne. Są kłopoty z pokonaniem tego lokalnego oporu. Generalnie styl, w jakim popyt stara się inicjować ten ruch kontrujący, pozostawia trochę do życzenia, niewielkie obroty i tak jak sugerowałem przed momentem, od prawie 3 godzin kompletny zanik zmienności. Ale generalnie pozytywną kwestią pozostaje to, że popyt zareagował tutaj w rejonie ostatnich grudniowych minimów cenowych, ale musimy poczekać na potwierdzenie tego ruchu. Pierwszym byłoby właśnie trwałe pokonanie węzła 2426-29 i powrót ponad linię czerwoną. W dalszej kolejności takim adekwatnym przedziałem oporu pozostają dziś rejony 2000-2480. To zniesienie 38,2 domyka nam lukę Bessy i w tym rejonie także koncentrują się inne zniesienia wewnętrzne, czyli warto zapamiętać 2480 i w moim odczuciu dopiero pokonanie tego właśnie tak skonstruowanego oporu technicznego, zapory podażowej świadczyłoby o możliwości wejścia rynku w trwalszą fazę ruchu wzrostowego. W ujęciu średnioterminowym w tej chwili podaż posiada jednak przewagę. Warto zwrócić uwagę, że ten ruch spadkowy jest najdłuższym odcinkiem spadkowym spośród poprzednich tego typu inicjatyw kreowanych przez podaż. To jest dosyć istotna uwaga. Natomiast też trzeba pamiętać w kontekście WIG-u 20 o strefie 2334-2347.
Nie jest to przykład na pewno jakiegoś książkowego grupowania zniesień, bo przede wszystkim utworzył nam się stosunkowo szeroki korytarz cenowy, ale składa się z kilku ciekawych zniesień projekcji cenowych. Ja pokazuję tutaj na wykresie tylko dwa, czyli zniesienie 113% tej ostatniej podfali wzrostowej, więc można to traktować, to zniesienie 113 jako klasyczny taki filtr dla poprzednich minimów cenowych, bo było ich tutaj w tym rejonie kilka, więc poziom 2334, dolne ograniczenie tego węzła popytowego FIBO, zniesienie 30% całej hossy zapoczątkowanej w czerwcu 2016 roku. No jeszcze parę innych lokalnych zniesień wewnętrznych, wykorzystując tutaj historycznie istotne punkty zwrotne, minima cenowe korekt spadkowych dałoby się tutaj wprowadzić, co rzeczywiście tworzy nam stosunkowo szeroki obszar 34-47, ale w moim odczuciu bardzo istotny, posiadający takie znamiona takiego węzła średnioterminowego. Więc no, jeśli ostatecznie to klasyczne wsparcie w postaci minimum z grudnia, czy też minimów cenowych z grudnia 2017 roku ugięłoby się pod naporem podaży, to na pewno zwróciłbym wówczas uwagę na węzeł 2334-47, spodziewając się tutaj jakiejś wyrazistej reakcji ze strony popytu. Gdyby nic takiego się nie wydarzyło, pojawiłby się kolejny średnioterminowy sygnał sprzedaży, no i nie można wykluczyć, że miałoby to konsekwencje w postaci pogłębienia się ruchu spadkowego i testu mniej więcej rejonu 2264-65. Więc w tej chwili pierwszym pozytywnym sygnałem, a jeszcze takiego tutaj nie odnotowaliśmy, byłoby trwałe pokonanie lokalnego oporu 2426-29. W tej chwili testujemy ten właśnie przedział cenowy. Kontrakty. Skala 60-minutowa. Tutaj punktem odniesienia musi być dla nas wybroniony w piątek węzeł 2378-2387. Dzisiaj udało się naruszyć pierwszą zaporę podażową FIBO 2415-2420. No i widzimy, z jakim marazmem mamy do czynienia już od kilku godzin. Dokładnie w tym właśnie korytarzu są zawierane transakcje na serii marcowej. Dla mnie większe znaczenie, jeśli chodzi o bariery podażowe, posiada zakres 2439-42. To jest już strefa wyznaczona na bazie zniesienia 23,6 całego ruchu spadkowego. Tutaj w okolicy przebiega także górna linia potencjalnego kanału. Ona nam wzmacnia węzeł 39-42. No i dlatego wychodzę z założenia, że pierwszym tutaj akurat w przypadku kontraktów takim wymiernym sukcesem popytu byłoby pokonanie węzła 39-42, co najprawdopodobniej wprowadziłoby, mówiąc w cudzysłowie, kontrakty na ścieżkę jeszcze silniejszego odreagowania, no ale ten warunek musiał być spełniony, żeby udało się pokonać obszar 39-42, co na razie no, wydaje się bardzo takim ambitnym wyzwaniem, biorąc pod uwagę bierność zachowawczą postawę popytu. Sygnał negatywny to przełamanie wsparcia 2378-87, co wygenerowałoby nam sygnał słabości. Zobaczmy indeks DAX. Tutaj w tej chwili zwróciłbym uwagę na pewno na charakterystyczne wsparcie 12065-12127. To jest strefa między innymi wyznaczona na bazie 88,6 tej ostatniej podfali wzrostowej. W porannej fazie handlu bykom udało się dotrzeć do poziomu zniesienia 23,6 tej dynamicznej fali spadkowej, poziom 12380. No ale w moim odczuciu kluczowym oporem pozostaje bardzo szeroki korytarz cenowy 12525-12612. Pokazuję na wykresie dwa elementy, z których składa się ten właśnie węzeł podażowy Fibonacciego. Jest tutaj symetria, czyli w tym miejscu, chodzi mi o dokładnie o poziom 12525, długość korekty była identyczna jak ten pokazywany w tej chwili odcinek spadkowy.
A ponieważ w tym rejonie wypadały, jak pamiętamy, jeszcze liczne zniesienia wewnętrzne, to nadal uwzględniałbym rejon 12525 teraz właśnie jako potencjalnie silny opór techniczny i wprowadziłbym także zniesienie 38,2 całego ruchu spadkowego, to jest poziom 12612. To nam tworzy, tak jak sugerowamy, zresztą widać to dokładnie na wykresie, relatywnie szeroki obszar cenowy, no, ale posiada wzmocnienie w postaci tej linii zielonej. W moim odczuciu dopiero powrót indeksu DAX ponad tak skonstruowany opór techniczny, no, byłby sporym sukcesem popytu i można by było wówczas liczyć na jakąś kolejną reakcję ze strony kupujących. Natomiast bardzo transparentnym wsparciem, oprócz węzła 12,65, 12,127, bo tutaj to jakby mamy już takie historyczne potwierdzenie tej strefy, w piątek w tym rejonie popyt się uaktywnił, ale tak obiektywnie oceniając te strefy i starając się w jakiś sposób je zhierarchizować, to większe znaczenie posiada według mnie węzeł 11,855, 11,894, biorąc pod uwagę, z jak silnych zniesień projekcji cenowych właśnie się składa. Więc o sygnale średnioterminowym słabości moglibyśmy mówić nie w przypadku pokonania 12,65, 12,127, ale właśnie tego kolejnego zgrupowania zniesień, czyli węzła 11,855, 11,894, to wygenerowałoby relatywnie silny sygnał słabości. I S&P, dzisiaj pokażę Państwu tylko wykres skali tygodniowej. Przede wszystkim, no tutaj na pewno tym punktem odniesienia jest dla nas znany nam już korytarz cenowy 2829-2869. Tutaj ukształtował się punkt zwrotny, pojawiła się formacja objęcia Bessy, weszliśmy w bardzo silną fazę przeceny, co oczywiście w kontekście tej strefy no, trudno było przewidzieć, bo już wielokrotnie wspominałem, że z perspektywy tych metod, jakie ja wykorzystuję do konstruowania klastrów cenowych FIBO, węzeł 2829-69 wcale nie odznacza się jakimś takim znaczeniem czy wagą, czyli trudno, on się składa po prostu z licznych zniesień projekcji cenowych, ale nie są to takie topowe współczynniki, topowe wartości. Ale mieliśmy tutaj liczne wzmocnienia w postaci na przykład linii kanału, innych elementów, o których wspominałem. No, w każdym razie dokładnie w tym rejonie ukształtował się punkt zwrotny. Doszło do przełamania poziomu 2714. Wspominałem przed swoim urlopem o tym właśnie przedziale cenowym, wprowadzając wątek techniki overbalance, gdzie posiłkowałem się poprzednimi korektami cenowymi, szukając symetrii. No i doszło, konkluzja była taka, że mniej więcej w tym przedziale 2714-2721 wypadały liczne projekcje, to wspomniane zniesienie 14,6. Doszło do negacji wsparcia, to wygenerowało nam silny sygnał słabości. No i tutaj chcę przede wszystkim zwrócić w tej chwili uwagę na poziom 2000, czy też na obszar cenowy 2548-2556. Znowu warto odnieść się tutaj do tej techniki overbalance. Łatwo sprawdzić na wykresie, że długość tego odcinka spadkowego jest identyczna jak korekty analogicznej, ona może być dla nas, właściwie powinna i musi być dla nas punktem odniesienia tej korekty zaznaczonej czerwoną przerywaną linią. Idealnie 1:1, co jest bardzo ciekawą i silną zależnością. No, ponadto w tym rejonie wypadają aż 3 zniesienia wewnętrzne w tak wąskim korytarzu cenowym. Z tej perspektywy patrząc, trudno się dziwić, że popyt dokładnie w tym rejonie zareagował 2548-2556, ponieważ nie doszło do negacji tej strefy, więc skala tej korekty, długość tej korekty jest identyczna jak ruchu właśnie analogicznego, trudno mówić o średnioterminowym sygnale słabości.
moim odczuciu dopiero negacja strefy 48-56, co wiązałoby się także z przełamaniem tej dolnej linii kanału, to negatywne wskazanie w ujęciu średnioterminowym. No i dopiero w takiej, po spełnieniu tego warunku, należałoby liczyć się z możliwością pogłębienia się ruchu spadkowego i w takiej sytuacji zwróciłbym w pierwszej kolejności uwagę na zakres 2460-65. A jeśli chodzi o bariery podażowe, to na pewno obserwowałbym wykres w odniesieniu do strefy 2663-76. Jest to zakres zbudowany jedynie na bazie bieżącego, tego niezwykle dynamicznego odcinka spadkowego, ale składa się z trzech wzniesień, w tym dwóch kluczowych, 38,2, 61,8. Więc to jest potencjalnie istotna zapora podażowa. Ponieważ analizujemy wykres skali tygodniowej, no to na pewno piątkowe zamknięcie w kontekście węzła 63-76 będzie miało duże znaczenie. Gdyby doszło tylko do naruszenia tej strefy, a jednak zamknięcie wypadłoby poniżej tego analizowanego obszaru cenowego, byłby to sygnał słabości. Natomiast powrót, łącznie uwzględniając tutaj cenę zamknięcia ponad ten właśnie węzeł, no to już taki wymierny sukces popytu i wydaje się, że no byłby to argument jednak przemawiający za możliwością rozwinięcia się odreagowania wzrostowego za oceanem. Czyli na pewno warto w tej chwili obserwować historycznie potwierdzony przedział 2548-56. Niezwykle ciekawa strefa, wręcz książkowa, jeśli można tak powiedzieć, w sensie jakby precyzji działania i zniesień projekcji cenowych, jakie tworzą nam obszar 48-56, jeszcze w połączeniu z tą dolną linią kanału, więc to jest punkt odniesienia, jeśli chodzi o kluczowe wsparcie techniczne, a jeśli chodzi o bariery podażowe, to zwracałbym w tej chwili głównie uwagę na obszar 2663-76. Dziękuję bardzo.